Otwórzmy Słowo Boże w Psalmie 45. To jest strona 615. Te słowa już dzisiaj mieliśmy okazję przeczytać przy pierwszej części, w czasie pierwszej części. Psalm 45, 2 i 3 werset. Serce moje wezbrało miłym słowem. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. I 7. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Widzimy, że te słowa pokazują nam tutaj osobę Pana Jezusa. I one mówią o Nim w sposób obiektywny, jako o najpiękniejszym wśród ludzi. I o tym, że jest rozlany wdzięk na wargach Jego i że On jest tym doskonałym sługą Bożym, którego Bóg pobłogosławił na wieki. I również padają tu słowa takie jak tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków, berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego, miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia, dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. I te słowa są wykorzystane przez Ducha Świętego w 1 rozdziale listu do Hebrajczyków. Otwórzmy to miejsce, 1 rozdział listu do Hebrajczyków. I ten 1 rozdział jednoznacznie mówi, że te słowa są wypowiedziane do Syna. Więc mamy jednoznaczne potwierdzenie faktu, że najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. To są słowa skierowane do Syna. 8 werset 1 listu do Hebrajczyków. Natomiast zachęcam, żeby każdy w domu przeczytał sobie 1 rozdział listu do Hebrajczyków, gdyż on jest bardzo doniosłym rozdziałem, pokazującym nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa, do którego Bóg zwraca się w sposób taki właśnie jak tutaj. Lecz do Syna. Kto mówi to do Syna? To mówi Bóg Ojciec. I mówi to w ten sposób. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. I żeby nie było już żadnych wątpliwości, później jest cytat ze Starego Testamentu. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię. To również są słowa Ojca do Syna, do Pana Jezusa. Bóg, Ojciec, nazywa tutaj Pana Jezusa Jahwech. Panie, starotestamentowa forma Jahwech pada w części starotestamentowej tego cytatu. W greckim nie mamy tego panie, tylko jest słowo kurios, które my na polski tłumaczymy w tych miejscach na panie. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Poza wszelką wątpliwością, ten, który jest najpiękniejszy wśród ludzi, to jest Pan Jezus Chrystus i On jest przez Boga Ojca nazywany Bogiem. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to sam Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemię. I kolejne miejsce, które nam wskazuje bardzo
ciekawą dynamikę wydarzeń, to jest to miejsce, które czytaliśmy później z Izajasza. Księga Izajasza. I tutaj jest tego typu sformułowanie. 52 rozdział. Izajasza, to jest strona 799. I w tym miejscu od 13 wersetu, 52 rozdział, jest zapowiedź Boża na temat właśnie Jego sługi, Pana Jezusa Chrystusa. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. I nagle pojawiają się kolejne słowa, które pokazują na uniżenie Pana Jezusa. 14 werset. Jak wielu się przeraziło na Jego widok. Jak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd. A Jego postać nie taka jak synów ludzkich. Co się wydarzyło? Kto zeszpecił Pana Jezusa? To my Go zeszpeciliśmy swoimi grzechami. Wykonawcy oczywiście to jest w momencie, kiedy sąd należny nam spadł na Pana Jezusa. I to nasze grzechy doprowadziły do tego, że ten najpiękniejszy wśród ludzi został tak bardzo zeszpecony. Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Słowa sucha ziemia wskazują na nas. My jesteśmy po prostu grzeszni i Pan Jezus wyrósł jako jedyny, który był nazwany zielonym drzewem, latoroślą z tej suchej ziemi, czyli z tych, którzy już nic sobą nie reprezentowali, bo oddani byli grzechowi i byli martwi w grzechach swoich. Jedyne życie jest w Panu Jezusie. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. No jak może się podobać sprawiedliwy niesprawiedliwym? Bez przyczyny Pana Jezusa znienawidziliśmy. I to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś lepszymi grzesznikami niż ci grzesznicy, którzy żyli w czasach Pana Jezusa. Gdybyśmy byli przeniesieni w tamte czasy, to większość, jeśli nie wszyscy, zachowalibyśmy się jak ten tłum, który wzgardził Panem Jezusem. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my myśleliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa była konieczna, żeby te słowa z 13 wersetu, oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony, były zrealizowane. Mamy potwierdzenie tego w Filipian, rozdział 2, gdzie jednoznacznie mamy tą samą historię opowiedzianą przez apostoła Pawła. Filipian, rozdział 2, 5, werset do 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To jest Filipian, rozdział 2, od 5 wersetu. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie,
przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Z listu do Hebrajczyków uczymy się, że Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa, chociaż był synem. Te tajemnicze słowa, nauczył się posłuszeństwa, oznaczają tyle, że to, co wcześniej tu mamy, Jezus Chrystus jest, był, zawsze będzie Bogiem. On jest Bogiem. Jako Syn Boży, On w niebie nie umiał posłuszeństwa. On musiał się tego posłuszeństwa dopiero nauczyć, tu będąc na ziemi. Bo Bóg nie umie być posłuszny, bo to On jest prawodawcą i On decyduje o wszystkim. Posłuszni mają być wszyscy inni, tylko nie On. Natomiast tu Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I tutaj widzimy dalej. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad każde imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli pod uwagę kilka miejsc ze Słowa Bożego dotyczących właśnie tego momentu ostatniego. Czyli, że jest czas, na który my z utęsknieniem czekamy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zostanie wywyższony. Że to będzie widoczne i to będzie pewne, i jest już pewne, że tak będzie. Najpierw objawienie Jana, 1 rozdział. 1 rozdział objawienia. Miejsce, które dzisiaj już też czytaliśmy. 1 rozdział, 7 i 8 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go każde oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść. Wszechmogący. O tym, że Pan Jezus jest wszechmogący, wiemy z końca Mateusza między innymi, gdzie Pan Jezus powiedział: oto dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. To znaczy wszechmogący. I ten, który jest i który ma przyjść, to właśnie Pan Jezus ma przyjść. Ten, który był, który jest i który ma przyjść. I widzimy, że te słowa, jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, w pełni korespondują z tym, co czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, że to Pan Jezus Chrystus, nazywany przez Boga Ojca Bogiem, tutaj też jest nazwany Bogiem. I to jest właśnie ta wielka rzecz, o której też mówił list do Filipian, 2 rozdział, że będąc Bogiem, Pan Jezus uniżył się i przyjął postać sługi, okazując się z postawy człowiekiem. I tutaj jednoznacznie to widzimy, że jest zapowiedź, obietnica, gwarancja, że Pan Jezus przyjdzie i ujrzy go każde oko. Każde oko go musi zobaczyć. Każde kolano musi się przed nim ugiąć, tak jak czytaliśmy w liście do Filipian, 2 rozdział. I ten moment wywyższenia, gdy śpiewaliśmy tą pieśń "Wywyższony Panie nasz, dziś niebianie chwalą Ciebie", jest tutaj jednoznacznie zapowiedziany, że będzie to stan, który będzie widoczny wszystkim, nie tylko tym, którzy są zbawieni, ale każdy będzie musiał to uznać. Czy dobrowolnie uzna to teraz, czy pod naporem faktów uzna to później.
nie ma to znaczenia, bo jest po prostu to faktem, że każdy go zobaczy, każdy będzie musiał zdać przed Bogiem sprawę. Będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi i to jest po prostu pewne. Objawienie, 5 rozdział, 13 werset. Skoro jesteśmy przy objawieniu. I tutaj widzimy 5 rozdział, 13 werset. Słowa, które to potwierdzają. Temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na zawsze, na wieki wieków. Jest to jednoznaczne, że taki moment wywyższenia nastąpi. Kolejne miejsce to jest 2 Tesaloniczan, 2 rozdział. Drugi list do Tesaloniczan. 2 rozdział, 8 werset, to jest strona 1282. Jest tutaj zapowiedź tego, że ten, który prowadzi ludzi na zgubę, to jest niegodziwiec, będzie osobiście zabity tchnieniem ust Pana Jezusa i zniweczony blaskiem przyjścia Pana Jezusa. I może troszkę wcześniej przeczytamy ten fragment, bo on bardziej będzie od słowa przeciwnik. 2 rozdział, 4 werset. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy, zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Widzimy, że tutaj jest przedstawiona tajemna moc nieprawości, która już działa. I ona jest tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Któż to jest ten, który powstrzymuje? To jest Duch Święty, który był zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy na ziemię i zamieszkał w wierzących w Pana Jezusa ludziach. I co to się takiego stanie, że on zostanie zabrany z pola? No więc wydarzy się moment przed tymi wydarzeniami, zanim objawi się Antychryst, zanim objawi się ten człowiek niegodziwiec, 9 werset. Może Antychryst to nie jest tutaj wymienione słowo, więc go nie użyję. Niegodziwiec, który przyjdzie za sprawą szatana. I on dopiero wtedy, kiedy ten Duch Święty będzie zabrany. Wiemy z innych miejsc Słowa Bożego, że Kościół, czyli chrześcijanie, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, czyli ci, którzy są narodzeni na nowo z Ducha Bożego, są dziećmi Bożymi, będą zabrani
jako po prostu własność Boża do nieba. I wtedy razem z nimi zabrany będzie z ziemi Duch Święty. I jak to się wydarzy, Duch Święty zejdzie z pola, wtedy dopiero będzie pole do tego, żeby ten niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego, żeby ten niegodziwiec zaczął działać. A mamy obietnicę, że osobiste przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie właśnie momentem, kiedy Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich tego bezbożnika i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Czyli już widzimy dodatkowy fakt, który nam tutaj towarzyszy. To widzialne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, że każdy zobaczy, że Pan Jezus Chrystus przyszedł. Jest poprzedzone tym, że rozpanoszy się najpierw Antychryst. I jest poprzedzone tym, że najpierw Duch Święty zostanie zabrany z ziemi razem z tymi, którzy należą do Pana Jezusa, to znaczy z wierzącymi w Pana Jezusa. Więc każdy, kto wierzy dzisiaj w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiony z łaski, posiada Ducha Świętego w sobie, jest świątynią Ducha Świętego. Gdy zostanie zabrany przez Pana Jezusa zgodnie z obietnicą, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest obietnica zapisana w Ewangelii Jana, 14 rozdział. To wiemy, że wtedy można powiedzieć, uruchomi się pewien zegar. Czyli najpierw jest zabranie wierzących, bo z nimi odejdzie z ziemi Duch Święty i wtedy rozpanoszy się ten, którego tu Słowo Boże nazywa niegodziwiec, a on będzie krótko działał, najwyżej 7 lat, gdzie 3,5 roku będzie wyjątkowo intensywne i skończy się to osobistym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, gdzie Pan Jezus Chrystus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Tutaj jest bardzo ciekawa informacja przy okazji. 11-12 werset. Że Bóg zsyła na ludzi ostry obłęd, tak, że wierzą kłamstwu. Aby osądzeni zostali wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Widać jednoznacznie, że ci ludzie mieli szansę. Bo jest powiedziane, nie uwierzyli prawdzie, a więc ta prawda była im przedstawiona. I nie uwierzyli prawdzie, którą im przedstawiono. To przypomina nam o tym, że Bóg każdego człowieka bez różnicy i bez wyjątku stawia w odpowiedzialności, żeby uwierzyć prawdzie. Żeby Słowo Boże, które jest głoszone po obliczu całej ziemi, zostało przez taką osobę przyjęte. Jeżeli nie, to wtedy Bóg zsyła na takiego ostry obłęd. W księdze Hioba pojawia się takie sformułowanie, że Bóg przemawia do każdego człowieka raz lub dwa. Mamy potem powiedziane, że więcej nie. Jest później powiedziane, że dwa lub trzy razy. To pokazuje, że nie chodzi o jakąś ścisłą matematykę. Może być tak, że ktoś miał powiedziane raz, ktoś miał powiedziane trzy i znamy takiego, który miał powiedziane trzy razy. Był to Faraon. Najpierw usłyszał od Mojżesza, że ma wypuścić lud. Ale jego czarodzieje zrobili podobny, fałszywy cud do tego, który zrobił Mojżesz prawdziwy i zatwardził ten właśnie Faraon swoje serce. I bardzo ciekawe jest, że tam się pojawia kilka razy sformułowanie i zatwardził Faraon swoje serce. I zatwardził Faraon swoje serce. I w pewnym momencie
To sformułowanie jest zastąpione innym sformułowaniem. I zatwardził Pan serce Faraona. Bóg daje każdemu kilka szans. Może jedną, jeżeli uzna, że jest to człowiek takiego poziomu i światła, że jedna to już jest wystarczająca. Bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy w zapis Dziejów Apostolskich, to tam nie ma nikogo, kto się nawrócił za drugim podejściem. Albo się ktoś nawraca za pierwszym podejściem, albo nie nawraca się wcale. Więc ten drugi, trzeci raz to już jest tylko i wyłącznie dla zasady takiej, żeby człowiek nie miał już żadnej wymówki. To nie jest po to, żeby on się nawrócił, bo on ma obowiązek nawrócić się za pierwszym razem. Jeżeli zatwardza swoje serce, to nie ma taryfy ulgowej. I nie można tego typu rzeczy się spodziewać, że będziemy oczekiwać, że Bóg będzie lekceważony. Bóg jest wszechmocny. On jest pełen majestatu. On nie ma tutaj żadnego zobowiązania, żeby okazywać łaskę. Robi to tylko i wyłącznie ze swojego miłosierdzia. Jeśli się nie mylę, to nie ma ani jednego przypadku takiego, gdzie ktoś nawrócił się za trzecim razem. Więc tutaj może się mylę, ale jeśli się nie mylę, to jest to bardzo wymowny fakt. I co tutaj widzimy? Następne miejsce to jest Tesaloniczan, 4 rozdział. 1 Tesaloniczan. To jest to, o czym wspominaliśmy, kiedy Duch Święty zostanie zabrany z pola. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16-17 werset. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Widzimy tutaj tą sytuację, o której wcześniej już wspomnieliśmy, że Kościół, że ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, będą zabrani przez Pana i będą zabrani razem z mieszkającym w nich Duchem Świętym. Bo Pan Jezus powiedział, że Duch Święty pozostaje z wami na zawsze. Do chrześcijan to powiedział i skoro tak, to jeśli chrześcijanie zostaną zabrani ze świata, to Duch Święty wraz z nimi. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 28 werset. Kolejne miejsce, które pokazuje nam chwałę Pana Jezusa, gdzie jest powiedziane o Panu Jezusie, że nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I to są, to jest strona 1142, Ewangelia Jana, 5 rozdział. I to są słowa, które pokazują nam, że jest podział na zmartwychwstanie pierwszego i drugiego rodzaju. Może nie używam doskonałych słów, więc lepiej oddajmy słowo Biblii. Tutaj Pan Jezus mówi tak, od 24 wersetu, a w zasadzie od 23, bo to koresponduje z tym, co dzisiaj już widzieliśmy, że Pan Jezus Chrystus wymaga takiej samej czci jak Ojciec.
kto nie czci syna, ten nie czci ojca, kto nie czci ojca, ten nie czci syna. Kto nie ma syna, nie ma ojca, kto nie ma ojca, nie ma syna. Aby wszyscy czcili syna. Tak się zaczyna 23 werset. A może 22. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do życia. Czyli dotyczy to każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa. Już przeszedł ze śmierci do życia. I dalej kontynuuje Pan Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał życie sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Widać jednoznacznie, że jest to rozdzielone na dwie grupy. Jedni, by powstać na sąd, i to objawienie, 20 rozdział o tym mówi, że tam będą postawieni umarli na sąd. I pierwsi, którzy są tu nazwani, że im są przypisane dobre uczynki, ci powstaną do życia. To jest to, co widzieliśmy w Tesaloniczan, że będą zabrani wierzący razem z Panem Jezusem i że ci, którzy już zdążyli zasnąć w Chrystusie, powstaną pierwsi, a ci, którzy jeszcze nie zdążą do tego czasu zasnąć z Panem, a są wierzącymi, będą po prostu bez przechodzenia przez śmierć ciała zabrani do nieba. Jana 14 rozdział z kolei też zapowiada nam ten wspaniały fakt. 14 rozdział Ewangelii Jana, strona 1157. Tutaj mamy wypowiedź Pana Jezusa. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Na podstawie tej wspaniałej zapowiedzi Pana Jezusa wiemy, że mamy oczekiwać nie jakichś wydarzeń, nie jakiegoś antychrysta, nie jakichś zmian na świecie, nie jakichś trzęsień, nie jakichś wydarzeń politycznych, lecz mamy oczekiwać Syna. Mamy oczekiwać Pana Jezusa. Tutaj jest wyraźnie powiedziane, że wszystko, co było konieczne, żeby Pan Jezus Chrystus po nas przyszedł, już zostało spełnione. Bo jest tu powiedziane, że w domu Ojca Pana Jezusa, już wtedy, kiedy Pan to powiedział, jest wiele mieszkań. Już wtedy. One już były. I zapewniając nas, Pan Jezus powiedział, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. No ale nie jest inaczej. Więc Pan Jezus tak powiedział, że już one są. Idę przygotować wam miejsce. Te słowa wskazują nam jednoznacznie, że to było jeszcze wypowiedziane przed tym, gdy Pan Jezus to miejsce przygotowywał, miał przygotować. I to miejsce zostało przygotowane, po pierwsze, przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Bez tego nie mielibyśmy wstępu do nieba. Po drugie, przez zmartwychwstanie i osobiste wejście Pana Jezusa jako człowieka do tego nieba, do tego miejsca, do domu Ojca,
Dlatego, że on jako doskonały człowiek już tam się znalazł, również dla nas to miejsce jest już dostępne. Brakuje jedynie kolejnego punktu. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Po co Pan Jezus przyjdzie? Pan Jezus przyjdzie, abyśmy gdzie On jest i my byli. Więc jednoznaczna gwarancja. Nie oczekujemy niegodziwca, nie oczekujemy zmian na świecie, oczekujemy Syna Bożego z niebios. Nawet mamy taką wspaniałą pieśń, czekamy Boży Synu Cię. I ona jednoznacznie wyraża nasze pragnienia, czyli nie kierujemy się na kogo innego, na co innego, jak tylko na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest Łukasza 12 rozdział. Łukasza 12 rozdział mówi nam o tym, że będziemy mieli od Pana Jezusa pewnego rodzaju służbę wykonaną w naszym kierunku. To jest 12 rozdział Łukasza, werset 37. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Jest to bardzo ciekawa zapowiedź. Na pewno odnosić się będzie tylko do tych, którzy są tutaj wymienieni jako zastanie czuwających. Więc bądźmy zastani jako czuwający. Jest jeszcze miejsce tego samego autora, czyli Łukasza, tyle że w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, które wskazuje nam na to przyjście Pana Jezusa od strony praktycznej. Jest tutaj pierwszy rozdział, 11 werset. To mówią aniołowie, a w zasadzie mężowie w białych szatach, o których interpretując ten tekst mówimy, że to musieli być aniołowie. I jest powiedziane tak: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Więc koncentrując się na osobie Pana Jezusa, widzimy, że On przyjdzie w widzialny sposób, bo tak mówi objawienie, pierwszy rozdział, 7 werset. Każde oko go zobaczy i zostanie On tutaj osobiście objawiony na tej ziemi. On przyjdzie, jak go ci uczniowie widzieli. Czyli to nie jest jakaś duchowa obecność, jak niektórzy próbują się tego dopatrywać. Są takie fałszywe nurty w chrześcijaństwie. Lecz osobista, widzialna przez fizyczne oczy człowieka przyjście Pana Jezusa. Oczywiście to jest mowa o tym przyjściu, kiedy już będą wzięci chrześcijanie do nieba, będą przez 7 lat razem z Panem Jezusem i potem Pan Jezus przyjdzie na ziemię i wiemy z innych miejsc Słowa Bożego, że z Nim będą święci, to znaczy właśnie wierzący w Pana Jezusa, ludzie będą Mu towarzyszyć. I teraz kolejne miejsce to jest Zachariasza 14 rozdział. Zachariasza
14 rozdział, 4 werset. Może z trzecim. To jest strona 1016. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu. Od wschodu także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Więc widać jednoznacznie, że tutaj w czasie tego przyjścia jest zapowiedziane, że nie tylko będzie on widziany przez każdego, nie tylko wróci tak jak odszedł, gdzie ci, którzy byli widziani w pierwszym rozdziale dziejów, to byli jego żydowscy uczniowie. Też tutaj widzimy, że jego nogi osobiście staną na ziemi. To oczywiście różni się od tej pierwszej fazy przyjścia, kiedy przyjdzie Pan Jezus po nas, bo tam jego nogi nie staną na górze, lecz spotkamy się z Panem Jezusem, jak czytaliśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w powietrzu, na powietrze. To my będziemy porwani do Niego. On zejdzie, będziemy wzięci do Niego i pójdziemy z powrotem z Nim do nieba. Po 7 latach wydarzy się to, co tu widzimy w Zachariasza 14 rozdział, że Jego nogi osobiście, nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej. I ona oczywiście literalnie, dosłownie rozpadnie się, cofnie się, jedna część i druga część się od siebie oddzieli. Z tego miejsca z Zachariasza jeszcze jest 16 werset, 14 rozdział, 16 werset. Myślę, że warto sobie na spokojnie w domu cały 14 rozdział Zachariasza przeczytać. Natomiast tutaj w 16 mamy powiedziane, że po tym fakcie zacznie się panowanie na ziemi Pana Jezusa. My to znamy jako milenium, albo tysiącletnie królestwo, albo jako nowe przymierze z Izraelem i Judą. Ono po tym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa się dopiero wtedy będzie mogło zrealizować, kiedy król osobiście będzie na ziemi. To jest bez króla niemożliwe, żeby powstało królestwo. Wtedy te wszystkie zapowiedzi z przypowieści z Mateusza, które tam widzimy, że wróci król, to są wtedy do zrealizowania. Będzie to czas, kiedy już czytaliśmy o tym wielokrotnie, będzie pokój na całej ziemi, przekują swoje miecze i różne rodzaje broni na lemiesze. Zwierzęta nie będą szkodzić. Dziecko będzie się bawiło nad jamą. Żmij, lew i inne zwierzęta drapieżne żywić się będą trawą. Wąż będzie się żywił prochem. Więc nastąpią radykalne zmiany w stosunku do tego, co teraz widzimy w liście Rzymian nazwane, że całe stworzenie wzdycha aż do momentu objawienia się dzieci Bożych. Bo my objawimy się z Panem Jezusem, gdy On przyjdzie. Więc jest to wspaniała gwarancja pod naszym adresem. I tutaj widzimy, wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu zastępów i obchodzić święto szałasów. Więc jest tutaj jednoznaczna zapowiedź tego,
że pod rygorem braku deszczu będą narody musiały wykonywać taką służbę. Bo 17 werset mówi: dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu. Kolejne miejsce to jest Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział drugiego listu do Tesaloniczan znajduje się na stronie 1281. I tutaj o tym powtórnym przyjściu Pana Jezusa jest powiedziane. To jest pierwszy rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, 8 werset. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Więc jednoznacznie też widzimy, że ten moment przyjścia Pana Jezusa będzie wydarzeniem brzemiennym w skutki dla tych, którzy nie uwierzyli. Oni po prostu wtedy będą wrzuceni w płomień, poniosą oni karę, zatracenie wieczne. Oddalenie od oblicza Pana. Żaden czyściec, tylko zatrata na wieki wieków w płomieniach ognia. I to są fakty, których możemy się spodziewać, i trochę więcej mówi o nich Mateusza Ewangelia, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I dalej jest opisany tenże moment tego sądu. Więc nie jest to coś, co miałoby być przemilczane przez Słowo Boże. Słowo Boże o tym fakcie wielokrotnie i na różne sposoby mówi. Jeśli już jesteśmy w Mateusza 25, to rozdział wcześniej, Pan Jezus, 24 rozdział, 30 werset, tutaj mówi, a w zasadzie od 29 wersetu: a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Więc widzimy, podsumowując, że to wydarzenie przez Pana Jezusa było wielokroć i na wiele sposobów zapowiadane. I to wydarzenie już było wielokrotnie przez sprawiedliwych ludzi dawnych czasów wyczekiwane. Jako taki przykład dajmy na przykład Hioba. Ja osobiście ten fragment z Hioba lubię, 19 rozdział, 25-27 werset. Hiob tutaj mówi takie słowa, to jest strona 562.
rozdział 19, od 25 wersetu. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Już Hiob doskonale wiedział, że jego własne oczy, te, z którymi zawarł przymierze, że nigdy nie spojrzą na pannę, te same oczy będą osobiście widziały Odkupiciela. I doskonale wiedział, że to on, ten Odkupiciel, będzie tym, który będzie osobiście przez niego oglądany, gdy będzie uwolniony od swojego ciała. Hiob nazywa tutaj nasze ciało nie inaczej jak czymś w rodzaju więzienia, skoro mówi o uwolnieniu od ciała. I to jest przecież coś, co my teraz z punktu widzenia Nowego Testamentu doskonale rozumiemy. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze podłe ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Podłe ciało. Może się to ciało podoba, bo faktycznie jest to majstersztyk Boga, jak wspaniale nas Bóg uczynił. I medycyna nie jest w stanie tego zbadać. Fizyka nie jest tego w stanie zbadać, jak wspaniałe jest to dzieło Boże. Zwykła gałka oczna, zwykłe ucho, zwykła noga, jest to doskonałe dzieło Boże. Ale z punktu widzenia wieczności to jest nic. To jest coś, co się rozpadnie, coś, co jest naszym więzieniem. Bo dopóki jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, tak mówi Słowo Boże. Że dopóki jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Czyli łącząc to ze słowami Hioba, nasze ciało jest pewnego rodzaju pułapką, czymś, co nas oddala od Boga, czymś, co musi być przemienione w uwielbione ciało, bo jest podłe. Tak jak mówi list do Filipian, bo nasza ojczyzna jest w niebie. I oby wołaniem każdego z nas było to, co jest w 27 wersecie. Ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęsknią. Tak, siostro, tak, bracie. Nasze nerki mają zanikać w nas, gdy tęsknimy za przyjściem Pana Jezusa. Oczekujemy Syna Bożego z niebios. Oby Pan Jezus przyszedł jak najszybciej. Przyjdź, Panie Jezu. Ja przyjdę wnet. 267. Przyjdź, Panie Jezu.
Dziękuję.